Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, skąd u pana zamiłowanie do koni, do jeździectwa? Ono się zrodziło bardzo dawno. Mój brat rozpoczął jazdę konną i z nim wybrałem się kiedyś do Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, dawno było temu, który był jedynym klubem wtedy w Lublinie. No i tak to się zaczęło. A co skłoniło pana do założenia stajni, ośrodka? Konie tak mnie wciągnęły, że zmieniłem profil studiów, ponieważ zaczynałem studiować farmację, ale pod wpływem właśnie tych koni, które tak mnie wciągnęły, zmieniłem profil studiów. Zacząłem studiować zootechnikę, a wtedy jeszcze Akademię Rolniczą w Lublinie. No i to pochłonęło właściwie moje całe życie. Ciągle jestem związany z końmi. Początkowo jeździłem w Lubelskim Klubie Jeździeckim, tak jak powiedziałem, który był jedynym klubem w regionie, ale zawsze marzyliśmy, żeby posiadać własne konie, czy też własny ośrodek. I w związku z tym po pewnym czasie stało się to po prostu możliwe. Szukałem przez wiele lat takiego miejsca, oczywiście ono musiało być blisko Lublina, ponieważ jestem związany z Lublinem poprzez pracę na uczelni. No i wreszcie się udało, zupełnie przez przypadek w anonsach odkryłem taką działkę do kupienia. No i tak się zaczęło. Jakie tutaj zajęcia prowadzi pan w stajni u siebie? Prowadzę tutaj oczywiście naukę jazdy konnej, ale przede wszystkim zajmuję się treningiem koni. W ujeżdżeniu, w skokach, kiedyś również w UKKW, mam swoich wychowanków, którzy posiadają własne konie albo jeżdżą na moich koniach i to jest to główne zajęcie, a więc codziennie odbywają się treningi po południu, w soboty i w niedzielę, ewentualnie rano, to zależy od tego, czy to jest sezon startowy i zawody, czy też nie. Natomiast oprócz tego, oprócz prowadzenia treningów, również zajmuję się prowadzeniem kursów dla instruktorów rekreacji, instruktorów szkolenia podstawowego, czy ostatnio również dla instruktorów sportu. Również zajmuję się szkoleniem sędziów, także ta działalność jest taka wieloraka. A proszę nam opowiedzieć, jakie zawody tutaj pan organizuje w swoim ośrodku? Od początku właściwie powstania tego ośrodka organizujemy zawody jak dotychczas regionalne, w skokach, w ujeżdżeniu. W tym roku prawdopodobnie po raz pierwszy odbędą się takie zawody kombinowane w ujeżdżeniu i w skokach, co mnie bardzo cieszy, bo kiedyś dość dawno temu zainicjowałem to właśnie w Lubelskim Związku Jeździeckim i rozgrywaliśmy takie mistrzostwa województwa właśnie w tych dwóch dyscyplinach, ponieważ one służą dobrze szkoleniu jeźdźców. W sobotę odbędą się tutaj pana zawody w ramach cyklu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny. Proszę nam opowiedzieć, co pan sądzi, uważa o tych rozgrywkach pucharowych. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Dobrze, że to ten cykl powstał, bo to w jakimś sensie mobilizuje kluby, które funkcjonują, kluby i sekcje jeździeckie, które funkcjonują w naszym województwie, do właśnie uczestnictwa w zawodach, do zdobywania cennego doświadczenia, poprawia to poziom wyszkolenia. Także inicjatywa jest bardzo cenna i cieszę się, że możemy te zawody właśnie rozgrywać w naszym ośrodku. Tym bardziej, że od początku właściwie w ramach zawodów staramy się organizować konkursy z oceną stylu jeźdźca po to właśnie, żeby ten poziom jeździectwa w województwie był coraz wyższy. To w imieniu Lubelskiego Związku Jeździeckiego dziękujemy serdecznie za organizację tych zawodów w sobotę i zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.